Dajemy? Max i Rafał chcą ośmieszyć aroganckiego Artura i wkręcić go, że arabski inwestor chce zawrzeć umowę biznesową z firmą ojca chłopaka. Chcą w ten sposób pokazać mu, że nie powinien się wywyższać i uważać się za lepszego. Abdul Zahir, o. Może być... No i co dalej? No i nie wiem, bełkocz coś po arabsku, ja to będę tłumaczył. Ej, stary, czekaj. Co? Bo przecież głos, on się na pewno kapnie po głosie. Ja ściągnąłem apkę, która zmienia głos, także spokojnie. Jestem dobra, dobra, zajebiście, działamy. Dzwoń do niego, dzwoń, dawaj. Cicho. Jezus, ja się zesram. Halo? Dzień dobry, jestem przedstawicielem firmy szejka Abdulla Zahira z Arabii Saudyjskiej. Czy mam przyjemność z panem Arturem Węgorkiem? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Razem z panem Szejkiem chcemy z panem podpisać kontrakt na magazyn paliw. Naprawdę? Oczywiście, zaraz mogę państwu złożyć numer do właściciela firmy. Pan Szejk mówi, że chodzi mu tylko o pana. Uważa pana za wielki talent biznesowy. Ja, big talent! Proszę bardzo podziękować panu Zahirowi. A o jakim projekcie mówimy? Jakie sumy wchodzą w grę? Ale dolar! Mówi, że 3 miliony ponad dolarów. Z panem Szejkiem skontaktujemy się z panem w najbliższym czasie, żeby omówić szczegóły. Proszę czekać na nasz telefon. Dobrze, w takim razie będę czekał. Do widzenia. Do widzenia. Baila! Nie sądziłem, że pójdzie nam z Arturem tak łatwo. Teraz musimy zachować kamienną twarz i trochę go poobserwować. Na pewno będzie się chwalił, jaki to biznes zaraz zrobi. Czuję, że to będzie najlepszy kawał, jaki do tej pory zrobiliśmy.